Człowiek zwraca się do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem kurii o to, żeby ona pozwoliła na zmianę obrządku, gdyż takie pozwolenie może właśnie skutkować zmianą tego obrządku. I teraz pierwsza możliwość to jest bezpośrednio zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej i uzyskanie takiego reskryptu. Druga możliwość to uzyskanie domniemanej zgody Stolicy Apostolskiej. Ma to miejsce wtedy, kiedy dwóch biskupów na danym terytorium, czyli biskup tego wiernego, do którego on należy i biskup tego, do którego obrządku chce należeć ten wierny, domawiają się między sobą, uzgadniają, że zgadzają się na to, żeby ten wierny przeszedł z jednego obrządku na drugi. To oczywiście wyrażają pisemnie i wtedy Stolica Apostolska domniemywa swoją zgodę. Czyli ona mówi tak, jeżeli dwóch biskupów na danym terytorium nic nie mają przeciwko, domówili się, prawda, to i Stolica Apostolska wyraża swoją zgodę i właśnie przez tą domniemaną zgodę uzyskuje się przynależność inna niż była pierwotnie. I trzecia możliwość przez układanie ślubu lub przetrwaniu związku małżeńskiego. Jest taka możliwość ujednolicenia przynależności obrządkowej przy okazji zawarcia związku małżeńskiego lub jego trwania. I wtedy jedna z tych narzeczonych, później czy mąż, czy żona, mogą przejść na obrządek swego współmałżonka. Z tym, że tutaj jest pewien taki moment, na który trzeba byłoby zwrócić uwagę. Jeżeli z Kościoła Łacińskiego, jak i on, tak i ona, mogą swobodnie przejść na obrządek na przykład wschodni, to z Kościoła Wschodniego przy tej trzeciej możliwości może przejść tylko, czy z tej możliwości skorzystać tylko ona. Czyli mężczyzna nie może przejść w taki sposób na obrządek żony, o ile należy do Kościoła Wschodniego. Dlatego jemu zostaje tylko te dwa pierwsze przez uzyskanie zgody Stolicy Apostolskiej. Jeżeli odbyło się zmiana obrządku przy ślubie czy przy trwaniu małżeństwa, po ustaniu tego związku, na przykład przez śmierć współmałżonka, ta strona, która przeszła na obrządek współmałżonka, może powrócić do swojego obrządku. Ale też przez ten sam sposób, że składa się oświadczenie w obecności księdza lub i dwóch świadków i wtedy w ten sam sposób ona może wrócić do swojego obrządku. Jeżeli chodzi o dzieci, które również z tego względu przeszły na obrządek swego rodzica razem z mamą czy z ojcem, to one też po uzyskaniu 14 roku życia mogą powrócić do swojego obrządku. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że chodzi o powrót do tego obrządku, który miał człowiek pierwotnie przez chrzest. Nie chodzi tutaj o przejście. Na przykład, gdyby była taka sytuacja, że dziecko razem nie przechodziło z matką, na przykład matka była obrządku wschodniego czy tam zachodniego, prawda, a ojciec był innego obrządku i dziecko należało do tego obrządku, do którego należał ojciec, matka przechodzi na obrządek ojca i później po osiągnięciu 14 roku to dziecko nie może przejść na inny obrządek. Tu chodzi tylko o powrót do tego obrządku, do którego należało się przez chrzest. Tutaj to jest bardzo ważne, że to nie jest przejście, tylko powrót. I to może... tutaj też trzeba pamiętać przy konwertytach. Jeżeli człowiek, będąc prawosławnym, przechodzi na katolicyzm, on zachowuje swój wschodni obrządek. Jeżeli anglikanin, protestant przechodzi na katolicyzm, to zachowuje odpowiednio swój obrządek. Do przykładu, jeżeli prawosławny praktykuje w kościele łacińskim i chce należeć do kościoła łacińskiego, to on
wyznając wiarę, staje się grekokatolikiem, zachowując swój wschodni obrządek, a później trzeba byłoby się zwracać do Stolicy Apostolskiej o zmianę obrządku. Dlatego też bardziej korzystne jest praktykowanie nieco innego sposobu. A mianowicie, że jeżeli jest prawosławny, który chce być rzymskokatolikiem, to bardziej wygodnie jest od razu zwrócić się do Stolicy Apostolskiej o przyjęcie tego prawosławnego do Kościoła rzymskokatolickiego. To pozwoli też uniknąć różnego nacisku ze strony na przykład Kościoła Wschodniego, prawda, że my jakoby wyciągamy ludzi z Kościoła grecko-katolickiego. W tej sytuacji lepiej, bardziej korzystniej, będzie wygodniej też i dla tej osoby, i dla nas, żeby prosić o zmianę przynależności tego człowieka, który jeszcze nie jest katolikiem. I wtedy Stolica Apostolska oczywiście bardziej uwzględnia wolę tego człowieka, który też zaznacza, prawda, że ze swoim obrządkiem wschodnim on nie ma wiele wspólnego, że najczęściej tak było, że on z prawosławnym kościołem miał tyle wspólnego, co chrzest, a z kościołem grecko-katolickim tyle, co nic. Czyli no, nie ma podstaw do tego, żeby on należał do kościoła grecko-katolickiego, o ile on cały czas praktykuje w kościele łacińskim. Ale bardziej wygodnie jest prosić wtedy, kiedy on jeszcze jest prawosławnym, żeby Stolica Apostolska już decydowała, czy ten prawosławny, przychodząc do kościoła katolickiego, może należeć do kościoła łacińskiego. I wtedy bardziej łatwiej, powiedzmy, taką zgodę się uzyskuje. Teraz, jeżeli chodzi o kompetencje w sprawach sakramentalnych. Każdy katolik obrządku wschodniego i każdy katolik obrządku łacińskiego odpowiednio mogą korzystać nawzajem z sakramentów w kościele łacińskim czy wschodnim. Tutaj nie ma problemu. Nieraz możemy się spotkać, że niektórzy księża z kościoła grecko-katolickiego ludziom nieco mieszają w głowach, szczególnie przy spowiedzi, mówiąc, prawda, że nie można im się spowiadać na przykład w kościele łacińskim czy innych sakramentów przyjmować. Oczywiście tutaj w ramach jurysdykcji, prawda? Tutaj to trzeba jaśnie powiedzieć i wiernym kościoła wschodniego, i wiernym łacińskim, że mogą korzystać z sakramentów. Oczywiście o ile prawo im to nie zabrania. Chrzest zasadniczo powinien być udzielany przez szafarza tego kościoła sui juris, do którego będzie należał ochrzczony. Tak powinno być, że jeżeli ktoś chce, żeby jego dziecko należało do kościoła łacińskiego, to niesie to dziecko do kościoła łacińskiego, tam to dziecko przyjmuje chrzest. I odwrotnie, jeżeli chce, żeby należeć do kościoła wschodniego, to odpowiednio do tego kościoła niesie to dziecko, tam przyjmuje się chrzest. Tutaj należy też pamiętać, że przy chrzcie świętym to dziecko w kościele wschodnim również przyjmie i sakrament bierzmowania, a nawet sakrament Eucharystii. Czyli te sakramenty wtajemniczenia, które w czasie są rozdzielone w kościele łacińskim, w kościołach wschodnich i katolickich, i niekatolickich udzielane są razem. Gdyby chrzest wschodniego katechumena odbył się w parafii łacińskiej, należy pamiętać, że w księdze ochrzczonych wyraźnie należy zapisać przynależność ochrzczonego do wschodniego obrządku sui juris. No wiadomo, te same wytyczne powinny być i w kościołach wschodnich. Chrzestnymi, zwłaszcza w przypadku dziecka rodziców należących do różnych kościołów sui juris, mogą być katolicy należący do różnych kościołów sui juris, a także chrześcijanin niekatolickiego kościoła wschodniego, ale zawsze razem z chrzestnym katolikiem. Tutaj prawo nie ogranicza, żeby ten przymieszanych obrządkowo małżeństwach, żeby jakiego właśnie obrządku powinien być chrzestny. Niezależnie jakiego obrządku może być chrzestny, tak i wschodniego, tak i zachodniego obrządku, tutaj nie ma różnicy. Natomiast jeżeli chodzi o chrzestnego, który miałby być z kościoła wschodniego, czyli prawosławny, to on powinien, może być chrzestnym tylko wespół z rodzicem z chrzestnym katolickim. Tak? Jeżeli chodzi o zachodnich, prawda, to może występować jako świadek chrztu. Bierzmowanie. Udzielana jest w kościołach wschodnich, jak już powiedziałem, razem z chrztem.
Dlatego też nie należy wysyłać takiego, kto był ochrzczony w cerkwi albo przez księdza wschodniego, niezależnie od tego katolickiego czy niekatolickiego, do na przykład do bierzmowania, prawda, przy na przykład przygotowaniu do małżeństwa. Prawda? Należy o tym pamiętać, że on już miał ten sakrament i już nie może przyjąć go ważnie. Eucharystia. Nie ma przeszkód, by kapłani łacińscy koncelebrowali liturgię wschodnią, a kapłani wschodni koncelebrowali liturgię łacińską, zachowując, o ile to możliwe, szaty liturgiczne własnego obrządku. Tutaj tak brzmi kodeks wschodni, prawda? O ile to możliwe. W naszej archidiecezji zarządzeniem księdza arcybiskupa jest to, żeby każdy kapłan odprawiał we swoich szatach, w zależności od swojej przynależności, prawda? Czyli łaciński ksiądz w łacińskich szatach, grekokatolicki ksiądz odpowiednio w wschodnich szatach, prawda? Tutaj inna rzecz jeszcze trzeba pamiętać, że nigdy ksiądz łaciński nie może być głównym celebransem, odprawiając w innym obrządku niż własny. Tak samo i ksiądz grekokatolicki. Wyjątek może być wtedy, kiedy ten ksiądz uzyska indult papieski birytualizmu. Wtedy oczywiście według brzmienia tego indultu może sprawować sakramenty w innym obrządku. Trudno, tutaj prawo o tych kolorach nie mówi. To może bardziej trzeba byłoby zapytać liturgistów, jak to by wyglądało. No, w tej... Złoty kolor zawsze zamienia wszystkie, prawda? Myślę, że tutaj nie ma jakiejś takiej niedogodności, jeżeli ksiądz przyjdzie i będzie w tych samych kolorach, prawda, odprawiał, co na przykład inni, czy główny celebrans, prawda. Ja myślę, że to bardziej decyduje to miejsce, no, czy powinno decydować, prawda, gdzie odprawia się ta liturgia i główny celebrans. Myślę, że tak byłoby właściwie, ale ja mówię, że tutaj prawo o tym nie mówi, także no, to należy... może rozważyć bardziej w kompetencjach liturgiki. Następne, jeżeli chodzi o spowiedź. Przy spowiedzi należy pamiętać... Aha. Spowiednik łaciński musi wiedzieć, że prawo katolickich kościołów wschodnich nie przewiduje kar lata sentencji, czyli takich kar, które zapadają mocą samego prawa. Te kary mogą w kościele łacińskim, prawda, kary lata sentencji mogą ograniczać czy zabraniać przyjmowania lub udzielania sakramentów. W prawie kościołów wschodnich takich kar nie ma, natomiast są zarezerwowane grzechy Stolicy Apostolskiej i takie grzechy, czy tam biskupowi, prawda, i Stolicy Apostolskiej, i takie grzechy nie może odpuścić kapłan, prawda, temu księdzu w takich zwyczajnych, prawda, warunkach. Takimi grzechami jest, które są zarezerwowane w Stolicy Apostolskiej, jest bezpośrednia zdrada tajemnicy spowiedzi. Gdyby jakiś kapłan przyszedł wschodni spowiadać się do księdza naszego i wyznał właśnie to przestępstwo, prawda, z bezpośredniej zdrady tajemnicy spowiedzi, ten ksiądz powinien wiedzieć, że jest ograniczony we władzy rozgrzeszania, dlatego że ten grzech jest zarezerwowany w Stolicy Apostolskiej. Postępuje się wtedy w ten sam sposób, jak wtedy, kiedy na przykład łaciński ksiądz zaciągnie jakąś karę lata sentencji zarezerwowaną w Stolicy Apostolskiej. Ale to już sam sposób, to długo byłoby wyjaśniać, prawda? Myślę, że księża wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to też zawsze można indywidualnie podejść i dopytać się, w jaki sposób to się dzieje. Też taką ograniczenie jest przy absolucji z grzechu absolutionis complicis, czyli wspólnika grzechu, przy usiłowaniu rozgrzeszenia wspólnika z grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu.
Dobrze, spowiednik niezależnie od przynależności kościelnej penitenta powinien stosować własną formułę rozgrzeszenia, czyli łaciński ksiądz stosuje łacińską formułę rozgrzeszenia, grecki ksiądz odpowiednio wschodnią. Namaszczenie chorych nie ma żadnej odrębności, o święceniach opuścimy sobie. Małżeństwo. Łaciński proboszcz terytorialny na podstawie pełnionego urzędu ma kompetencje do asystowania jedynie przy takim małżeństwie, w którym przynajmniej jedno z nuptyrientów należy do kościoła łacińskiego. Jeżeli byłaby to na przykład para, dwójka grekokatolików, małżeństwo bez uzyskania delegacji od odpowiedniego wschodniego miejscowego proboszcza lub miejscowego wschodniego hierarchy katolickiego byłoby nieważne. Tutaj też należy zwrócić uwagę, nieraz się myli dwa pojęcia, delegacje i licencje. Delegacja jest to udzielenie władzy, a więc delegację może wystawić ten, kto ma władzę na danym terytorium asystowania przy zawieraniu małżeństwa. To jest bardzo ważne, żeby określić, kto ma władzę dla tych konkretnych ludzi asystowania przy zawieraniu małżeństwa. Jeżeli chodzi tutaj o ludzi, którzy nie należą do mojej parafii, prawda? My pamiętamy, że według prawa z urzędu może ważnie asystować proboszcz lub ordynariusz miejsca wtedy, kiedy przynajmniej jedno należy do jego obrządku. Czyli musi przynajmniej ktoś być łacinnikiem. Jeżeli jest taka sytuacja, że nikt nie należy do kościoła łacińskiego, to należy zapytać się, kto ma władzę na terytorium, gdzie będzie ślub, do asystowania przy zawieraniu tego małżeństwa. Nieraz księża mówią tak, ja pytałem się księdza grecko-katolickiego narzeczonej o pozwolenie, on mi dał, a znaczy, że ja mam władzę asystowania. Nie zawsze. To tylko wtedy, kiedy ten właśnie proboszcz daje, proboszcz tej narzeczonej czy tego narzeczonego jest jednocześnie proboszczem tego miejsca, gdzie będzie ślub. Czyli powiedzmy, jeżeli ślub będzie tutaj w kościele na Sichowie i jest dwóch grekokatolików, którzy proszą o asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, to wtedy proboszcz tej parafii, w danym przypadku ksiądz Jacek, powinien zapytać się proboszcza, na którego terytorium tego grekokatolickiego stoi nasz kościół. W danym przypadku tym księdzem jest proboszcz z Zubrzy. Nawet nie proboszcz tej cerkwi, prawda? Gdyby ksiądz Jacek uzyskał na przykład pozwolenie od proboszcza jakiegoś, prawda, spoza tej parafii w Zubrzy, to wtedy ta delegacja nie będzie ważna. Dlaczego? Dlatego, że tamten proboszcz nie ma władzy na tym terytorium. Władza do asystowania jest terytorialna. Druga możliwość uzyskania pozwolenia od hierarchy, tej eparchii, na którym znowuż znajduje się miejsce, gdzie będzie udzielany ślub. Tutaj też należy pamiętać, że nawet to, że oni wzięli ślub w naszym kościele za delegacją, prawda, nie zmienia ich przynależności obrządkowej. Oni nadal pozostają grekokatolikami i ksiądz, który udzielał, asystował przy zawieraniu małżeństwa na podstawie delegacji z kościoła grecko-katolickiego powinien również zawiadomić ten kościół grecko-katolicki, od którego wziął delegację, że takie i takie małżeństwo było zawarte. Oni też powinni w swoich księgach o tym zrobić wzmiankę, zapisać, prawda, ten ślub w swoich księgach. My oczywiście zapisujemy w swoich księgach również, zaznaczając, że na podstawie delegacji. Delegacja może być ustna lub pisemna. Do konkretnego przypadku wystarczy delegacja ustna. To jest tak samo jak i w ramach naszego obrządku. Natomiast jeżeli by ta delegacja miała być ogólna, powinna być na piśmie. Tak to rozumiemy. Licencja. Licencja to jest nic innego jak tylko wyrażenie braku jakichś braku zgody na to, żeby mój parafianin lub parafianka zawarli małżeństwo poza parafią. Tak? Delegacja jest do ważności, licencja do godziwości. I teraz, jeżeli chodzi o badanie stanu wolnego, również może być to badanie stanu wolnego odbyć się w parafii narzeczonych, może też odbyć się w parafii, gdzie będzie ślub. To też tak samo i w kościele łacińskim jest do uzgodnienia przy licencji.
małżeństwo dwójka katolików, z których jedno należy do kościoła łacińskiego, a drugie do jakiegoś innego kościoła wschodniego, nie może błogosławić diakon. Diakon nie może błogosławić małżeństwa. On może asystować tylko przy zawieraniu małżeństw wtedy, kiedy oboje są obrządku łacińskiego. Gdy chociaż jedno należy do kościoła wschodniego, diakon nie ma jurysdykcji do asystowania przy zawieraniu małżeństw. Dlatego też to, o tym trzeba pamiętać. Małżeństwo dwójka katolików, z których... A to już było. Przy zawarciu małżeństwa, także w jego trakcie, małżonkowie mogą ujednolicić obrządek według zasady, że kobieta zawsze może przejść na obrządek męża, natomiast tylko mężczyzna należący do kościoła łacińskiego może przejść z takiego motywu na wschodni obrządek żony. Tutaj my już o tym mówiliśmy. Duszpasterze kościoła łacińskiego winni pamiętać ponadto, że kodeks kanonów kościołów wschodnich zawiera nieco inną dyscyplinę w zakresie przeszkód zrywających. To też jest bardzo ważne, kiedy my badamy stan wolny nupturientów i zazwyczaj, czy bardzo często zdarza się, że jedno z tych narzeczonych należy do kościoła wschodniego. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że jest inna nieco dyscyplina, jeżeli chodzi o traktowanie przeszkód zrywających. Pierwsze, powinowactwo. W kościele łacińskim ono odnosi się do linii prostej. Prawda? Powinowactwo. Kiedy umiera na przykład moja żona, ja chcę zawrzeć związek małżeński na przykład z mamą, z babcią lub z córką i wnuczką tej mojej zmarłej żony, prawda? Na przykład dziećmi z jakiegoś poprzedniego małżeństwa, to ja mam przeszkody. To jest przeszkoda powinowactwa. W kościele wschodnim ona odnosi się również do drugiego stopnia linii.